Siemka z tej strony, Billy, witam was w drugim odcinku Hardcore Challenges. No i dzisiaj spróbujemy wydostać się z tej opuszczonej kopalni, w której znajduje się pełno pająków, które tylko marzą, żeby mnie zabić. Dobra, może skopiemy się na dół. Nie pamiętam zbyt dokładnie, gdzie właśnie był ten spawner tych pająków. Ale wydaje mi się, że chyba z tej strony, z której jest tak głośno. Tak, są. Dobra, jeden nie żyje, ale zostało ich tu jeszcze całkiem sporo. Także spróbujemy się nimi jakoś tutaj zająć bokiem. Dobra, jednego już nie ma. Rozkopiemy to może. Spróbujemy zabić kolejnego. No dawaj. Może to trzeba rozwalić. Dalej się bagują. Spróbuję rozwalić te u góry. Dobra, nie żyje. Dobra, i teraz szybko. Oj. Dobra, wycofujemy się z powrotem. Czekamy, aż nam spadnie to. Oj, zapomniałem spadunek sobie zrobić. Tutaj. Jak widzicie, zrobiłem sobie jakieś tam szczątkowe, żeby było na początek. Dobra, gdzie są pozostałe pająki? Tu jest jeszcze jeden. Go też będziemy musieli zabić. Oj, znowu. Oj, ten też nas zatruł. Muszę trochę poczekać, aż zregeneruje mi się życie. Zapomniałem całkowicie o tym. Ten odcinek na pewno nie będzie zbyt ciekawy, bo będę musiał głównie siedzieć tutaj i próbować jakoś się stąd wydostać, albo chociaż porozwalać te wszystkie spawnery. Już nawet nie mam ochoty zrobić sobie z nich ekspowisk. Na razie jest to zbyt niebezpieczne. Lepiej postać i poczekać chwilę, aż zregeneruje nam się trochę życia. Co można tu w sumie zrobić? Zrobimy sobie pochodni trochę. Zawsze będzie ich więcej. Achievement, jaki możemy chyba zdobyć. Tylko nie muszę sobie przypomnieć, jak to było. Chyba tak. Nie. Jakoś tak. Albo już tak. No właśnie, przypomniało mi się, całe szczęście. Dobra. Musimy później złapać rybkę. Ale to nieważne. Trochę HP nam się zregenerowało. Więc możemy poszukać tego pająka, którego słychać gdzieś tutaj. Jest to. Całkowicie już niegroźny. Weźmiemy sobie to. Żeby się podsadzić. Dobra, tu już nic nie ma, jak na razie. O, jednak jeszcze jeden pajączek jest. Dobrze, że to nie jest pająk jaskiniowy, a zwykły. No. Dobra, nie żyje. Jak widzicie, prawie w ogóle się nie spieszę, ponieważ wiem, że mamy dużo czasu, żeby to wszystko wykonać. A nie ma po co się spieszyć na świecie hardcore. I tak według mnie mam w miarę dobre tempo, jak na to. Dobra, przydałaby się jakaś woda. Tutaj słyszę lawę. Nie wiem, czy zbierać. Na razie nie będę zbierał w ogóle. Jak to się nazywa? Tego. Rayleigh. Tutaj chyba w jakąś pajęczynę weszłem. No. Oświetlimy trochę tutaj. O, węgiel. Dużo węgla. Przepraszam was, że kopię kamiennym, no ale... Zaraz będę dopiero wracał po te żelazo, które się tam prawdopodobnie już skończyło przerabiać. Tam widzę w oddali creepera. Dobra, gdzieś to tutaj wyrzucimy, a tam było żelazo, ale to i tak tu wrócimy. To tylko chwilka. O, tu też było żelazo i je przegapiłem. Dobra, i tak wszystko wykopiemy zaraz. Gdzie jest to żelazo? Tutaj. Miałem pomysł, żeby zrobić
niepotrzebnie, żeby zrobić wiaderko i później pozbierać wodę, żeby zalać lawa, ale to też pewnie zrobimy w najbliższym czasie. To już sobie weźmiemy i to też w sumie zabierzemy. Oj, dobra, mamy. No i lecimy z powrotem. Przy okazji wykopiemy to żelazo, które gdzieś tu było. Tutaj. Na pewno przyda nam się ekuły żelazne. Oj, trochę spadają te FPS-y. No dawaj, podnoś się. Mam lagi, jakbym grał na serwerze. Oj, przepraszam, obok mojego domu przyjechał skuter. Pewnie słyszeliście. Dobra. Tutaj jest jakiś pająk jeszcze? Nie, dziura. Dobra. Fajne przejście nam się zrobiło. Więcej żelaza. Ale tylko dwa. Co ja chciałem zrobić? Wracam się już chyba do poprzedniego tunelu. Czyli źle. Wrócimy się i zejdziemy tutaj na dół. Może znajdziemy coś więcej poza węglem. 13 level już, no ładnie. W sumie mógłbym nawet nabijać levele w kopalni, zamiast później robić eksploiska. O, zbugowane tory. Tutaj już nic nie ma. Tędy szliśmy. Wejdziemy tutaj na górę. Ale najpierw spadniemy na dół. Oj, znowu wpadłem w pajęczynę. I po raz kolejny. Tutaj już byliśmy, ale tu nie byliśmy. Żelazo. Więcej żelaza. Zaraz chyba sobie zrobię tutaj jakiś piecyk. No, w sumie mogę zrobić piecyk. Węgiel i żelazo, niech się przytapia. W tym czasie pozbieramy to, które jest tutaj. I ten węgiel. Oj, nawet odgłos, że jest tutaj więcej nieodkrytego obszaru. Chyba słyszałem lawę. A, dobra, padł. To jakiś szkielet. Nieważne. Wracamy się po żelazo. Porobimy sobie jakiś. O, możemy sobie zrobić budki. Odłożymy to tutaj. I zaraz będziemy mieć całe eku żelazne. Dobra. W sumie to mogę wywalić. To mogę wywalić, to wywalić. To sobie zostawimy, ale połączymy. Wywalić, wywalić, wywalić. To też. Dobra, muzyczka z Minecrafta niech sobie leci. Potrzebujemy jeszcze dwie sztuki. I zrobimy sobie tutaj baza wypadowa. Niech będzie. Chociaż tutaj tak naprawdę jeszcze nic nie mam. Ale to nic. Właśnie, nie mam włączonej minimapy. Zaraz sobie ją włączymy. Okej. Przyciszymy tą muzyczkę trochę. Lubię ją, ale nie jest aż tak zbyt ciekawa. Dobra, wykupiłem może jeszcze ten węgiel. Trochę expa. A tamto niech się przepala dalej. Tam słyszałem jakiegoś szkieleta. A to już chyba drugi raz. Dobra. Hałasuje nam ten szkielet. No dawaj. Już mamy 6, ok. To zrobimy sobie teraz hełmik. I założymy go zamiast tego. Tego możemy się już pozbyć. No i to zostawimy. A co nam tam? O, szkielet. Dobra. Bez utraty nawet jednego punktu HP. Tutaj creeperek. Ale ninja.
A, wybuchnie. Nie. Dobra, nie żyje. Ale się naszumiał. Tutaj też pewnie będą zaraz pająki. Albo i nie będą. Nie ma ich. A, bo tutaj właśnie przekopaliśmy się. Tu już byliśmy. Aha, więc to tak. No w sumie tak, tutaj wykopywaliśmy ten węgiel, a tutaj gdzieś był creeper. Ale spadł na dół dziwny. To jest kanion? No tak, mini kanion. Tutaj zabiłem tego creepera. Jak tam odcinek? 11 minut może być. Nie wiem, czy jak na razie będą ukazywać się jakieś inne odcinki poza challenge'em, ponieważ dosyć fajnie spodobało mi się tutaj tak grać. O, jeden diament. No i melon. Przyda się. Gdzieś tutaj szkielet jest. Co ja to mówiłem? Że chciałbym najpierw dokończyć tą serię i dopiero później wrócić do innych. Ale to się i tak jeszcze wszystko zobaczy. Co ja teraz chciałem zrobić? Crafting table. Aha, już sobie przypomniałem. Wiaderko z wodą. Na razie jeszcze bez wody, ale zaraz pewnie tam woda się znajdzie. Gdy jakąś tutaj znajdziemy. Oj, przepraszam was, zapomniałem escape'a wyłączyć. Chwilka. Gdzie tutaj jest ten escape? Ukrył mi się. Dobra, o tu go mam. Muszę go wyłączyć, no nie przeszkadzać. Okej. Dobra, przepraszam was za to. Lecimy dalej. Dużo żelaza, podoba mi się to. Im więcej żelaza, tym lepiej. Oj, ale im więcej FPS-ów też lepiej. Nie lubię, jak mi spadają FPS-y. O, tutaj musimy jakoś sobie sprytnie bokiem przejść. I tu węgiel. Dobra, węgiel już zostawimy, mamy go trochę sporo. Gdzie teraz? Oj, znowu spadek FPS-ów. Ale to jest brutalne. Dobra, tutaj jest dalsza część kopalni, tutaj jest szkielet. Zaraz wyciągniemy z niego wszystkie rzeczy. Tutaj będzie zombie, ale to mnie nie interesuje na razie. Muszę się wkopać tędy. Dawaj wodę. Dobra, już mam. Nic więcej nie ma. Oj, ale fail. Jedziemy w drugą stronę. Dobra. Po drugiej stronie też nic nie ma. Oj, oj, ale nam się nie poszczęściło. A to żelazo nawet fajnie tutaj było. No i co? No i wykopujemy się na górę. Co się tam będziemy na dole męczyć? Tutaj jakieś szkieleta słychać. Dobra. Jesteśmy tu. Teraz jakieś przejście. Tu jest dosyć ciemno. Szkieleta nie widzę, ale tu jest żelazo. O, coś znowu słychać. Oj, o ty szmato. O ty pizdo. Patrzcie, jaką mnie ciacha. Nienawidzę, głupio zrobiłem, że tu wodę rozlałem. To miało być światło. Dobra, kolejna skrzynka. Żelazo, melonów. Mamy już pełną melonów. Wykopiemy sobie to żelazo, które jest tutaj. I gdzieś słyszymy pająka. Coś tu leży. Nasz hełm. Czyli gdzieś tu w pobliżu jest legowisko złych pająków, morderców i gwałcicieli. Tutaj jest spawner. O, i szkieletów. Ale ofiara. Dobra. Tym może zajmiemy się później. Zatkamy to. Teraz
Musimy szybko pobiec i oświecić to wszystko. Dziwny ten szkielet jakiś. Dobra, mamy już to oświetlone. Muzyka 18. Zaraz sobie zrobimy. O, jak ślicznie. Bardzo mi się to podobało. Zrobimy sobie crafting table. Ojoj, 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 ojoj. Topimy smoki w kieliszku wódki. Dobra, mamy chlebek, czyli mamy kolejny achievement. Pierwszy w dzisiejszym odcinku. I chyba ostatni. Nie wiem, zobaczymy. Akurat mamy na dwa piecyki. Zaraz sobie zrobimy dwa piecyki. I umieścimy w nim. O Boże, trochę żelaza. Jeden piecyk, drugi. Połowa, połowa. Połowa, połowa. I teraz zobaczymy, czego nie mamy żelaznego. Mamy wszystko. No to zrobimy sobie kill off. Nie. Miecz też mamy. Zrobimy sobie strzały. To nie jest chyba żaden achievement. Oj, coś mnie bije. O, ty szmato. Jak fajnie! Ale fart, dobra. Mamy nawet już ekspowisko. Fajnie, będziemy sobie mogli kiedyś tutaj poekspić. Oj, dobra, to jedno potrzebujemy. Musimy też to oświetlić trochę. No i mamy ekspowisko. Fajnie się złożyło, nie? Mi się to bardzo podoba, co ja teraz chciałem. Zapomniałem, co ja chciałem. Aha, oświetlić trochę. Dobra. Musimy ukraść trochę żelaza. Węgla, co ja mówię. Tu. 24 mamy. Cały czas za mało. Zrobimy sobie jeszcze więcej. Tutaj weźmiemy 6. Ile trwa odcinek? 17 minut. Dobra, jeszcze chyba kilka. Co tu można zrobić? Strasznie pająki hałasują. Myślałem się, że gdzieś tutaj też jest spawner, ale z niego już nie będziemy na pewno korzystać. Tu miałem bardziej oświetlić, przypomniał mi się. Co ten film tu robi? Spadł, dobra. Gdzie te tutaj pająki są? Gdzieś tutaj u góry chyba. Gdzieś mi się wydaje, że w tą stronę. Z tego spawnera na pewno nie będziemy korzystać. Właśnie się powtórzyłem. Oj. Ale to sprytne. Chciał mnie zabić. A tu dupani. Dobra, nie będziemy się w to bawić. Nie lubię się tak kopać. Ważne, że mamy ekspowisko, musimy sobie zaznaczyć ten punkt. Ała go zaznaczymy. Ala, szkoda, że nie można wydać. Ała, bo właśnie mnie walnął szkielet. Wezmę się jeszcze w przejściu. Teraz już nie powinny. To będzie nasze ekspowisko, pająki są tam. Mamy zapis, dobra. Wykopiemy jeszcze to żelazo. W kolejnym odcinku to żelazo już będzie przetopione. W sumie można już zakończyć ten odcinek, a w kolejnym spróbuję zrobić tutaj sobie ekspowisko. Mało achievementów. No naprawdę, na razie jest malutko achievementów. Ale w kolejnym mam nadzieję, że postaramy się zdobyć ich więcej. Co by tu jeszcze szło powiedzieć? Dużo żelaza. O, bucket drugi. Dobra, ciemniej, ale to oświetlimy. O, jesteśmy chyba właśnie pod spawnerami. Tak z wyliczenia wygląda. Poza tym tutaj jest ten mech. Bo na pewno to nie jest nowy, więc stary. Ale logika. Na poziomie chyba przedszkola. Dobra. Co ja się tam będę przejmował? Zbugowane światło. Welcome in Minecraft World. So much żelazo. W sumie dobrze, żelazo się przyda. Tyle będziemy musieli tych rayli zrobić, że to jest magia. Ja się zabiję zanim to zrobię. Tutaj nie było żelaza. Oświetlimy sobie. No i koniec tunelu. Dobra, może wrócimy do naszego epickiego miejsca o nazwie Ała. O tym żelazie zapomniałem. Dobra. Gdzie jest ta Ała? 10 metrów stąd. Ale się tutaj drą. No nie.
Jeszcze spadają z góry chyba. Gdzieś tutaj musi być. O, tam jest żelazo. Dobra, wykopiemy się. Już mam kończyć ten odcinek i kończyć, ale jakoś nie umiem skończyć. Dobra. Nie umiem po prostu przestać próbować znaleźć tych pająków. To jest straszne. To mnie przytłacza, ale to jest straszne. Dobra, muszę się wykopać. Muszę. Nie chcę, ale muszę, naprawdę. Dobra. Fu, kończymy odcinek. Także trzymajcie się, do jutra. Pa, pa. No i cześć.